Pani Michalina pyta, co sądzi Pani o otwartości na nagość w rodzinie? Chodzi na przykład o przebieranie się czy kąpanie przy dziecku, powiedzmy 4-5-6-letnim. To jest temat, który pojawia się za każdym razem, jak prowadzę warsztaty. I myślę sobie, że odpowiedź nie jest taka oczywista. Jeżeli chodzi o małe dzieci, tutaj często pada pytanie, jakby, czy rodzić z dzieckiem, czy nie. Jakoś sobie myślę, że to zależy pewnie od każdej rodziny indywidualnie. Natomiast należałoby zwracać uwagę na to, co dziecko z tej kąpieli bierze. Bo jeżeli to jest tak, że ono się z tym rodzicem świetnie bawi, w ogóle tam są podwodne statki, potwory, krokodyle i tak dalej, no to okej, tak? Jeżeli nie angażujemy w tą zabawę naszej intymności, tak, naszych narządów intymnych, okej, przy czym jeżeli będziemy widzieli, że dziecko nadmiarowo się interesuje, tak, jakby seksualnością wzajemną, tak, tego jak wyglądają narządy, to jest taki sygnał, że to jest czas, żeby taką zabawę po prostu skończyć, tak, jakby nie ma nic negatywnie wpływającego na rozwój, że dziecko zobaczy swojego rodzica nago. To jest pytanie, jakie my mamy w związku z tym odczucia, jak my chcemy to gdzieś dziecku przekazać, jak my chcemy powiedzieć, czy chcę zostać teraz sam w łazience, jakby teraz moje miejsca intymne będą odkryte, nie chcę, żebyś na nie patrzył czy patrzyła, więc proszę cię wyjść. Tak? Może też tak być. Może być taki rodzic, który będzie potrzebował takiej prywatności, a może być taki, któremu to w ogóle nie będzie przeszkadzało. Natomiast to jest ważne, żeby sprawdzać, jakby co dziecko jakby z tego ma, z tego kontaktu z nagością, z dorosłym. Tak? I to jest super istotne, bo tutaj mówimy o małych dzieciach, że w przypadku nastolatków już tego absolutnie nie robimy. Tak? Bo biologicznie, ze względu na działanie układu hormonalnego, nastolatek, na przykład chłopiec, może się pobudzać na nagie ciało swojej mamy. I to już jest zupełnie nie okej. Super, dziękuję. Też myślę, ale to już idziemy w kierunku patologii, czyli też co rodzic z tego ma, czy jakby co z tego kontaktu z dzieckiem i ze swoją nagością w kontakcie z dzieckiem, co rodzic też z tego czerpie. I to też może być bardzo niebezpieczne. Zdecydowanie. To jest zdecydowanie problem złożony i tego, jakie my jako dorośli mamy też nie wiem, granicę, czy jaką z tego czerpie, czy jaka jest nasza motywacja do tego typu aktywności czy zachowań, czy interakcji z dzieckiem, to jest na pewno problem bardzo złożony. Myślę, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Trzeba brać pod uwagę, że to jest coś, co się dzieje w pewnej diadzie i każda z tych osób coś wnosi.